Hej El, z tej strony Sylwia Butor i dzisiaj zapraszam Was na Get Ready With Me z marką Caudalie. Zaczniemy sobie pielęgnację od pianki. Ta pianka ma w swoim składzie kwasy, dlatego nakładam ją na suchą skórę. Ja sobie ją zaraz rozprowadzę po całej twarzy i zostawię na 30 sekund, tak żeby składniki mogły sobie spokojnie zadziałać i złuszczyć martwy, suchy naskórek. Osuszam delikatnie ręcznikiem i przechodzimy do całej reszty pielęgnacji. Skórę mamy oczyszczoną, po piance przygotowaną. Możemy przejść do pierwszego kroku pielęgnacji, jakim jest serum. Ja sobie użyję serum Vino Perfect na przebarwienia. I zobaczcie, nabieram sobie pipetką, aplikuję na ręce. I teraz sobie takimi ruchami klepującymi rozprowadzę po całej twarzy. O tak. W ogóle z ciekawostek Wam powiem, nie wiem czy wiecie, jak do tego doszło, że w tym serum jest wyciąg z winogron. Wiecie, że kiedyś osoby, które pracowały w winnicy, zauważyły, że przy pracy z winogronami sok z winogron wybiela, rozjaśnia im ręce. I tak powstał składnik opatentowany przez tą markę, który ma sprawić, żeby Wasza skóra była rozjaśniona i pomoże Wam w walce z przebarwieniami. Zobaczcie, stoi, to serum jeszcze bardzo ładnie tą skórę rozświetla. Można sobie przy okazji jeszcze wykonać masaż. Przejeżdżam po całej twarzy i zahaczam o szyję. Taką skórę, która jest jeszcze delikatnie lepka, nakładamy krem. Ja uważam, że nie powinno się kremu nakładać dłońmi, tylko zawsze sobie zabieram do tego taki patyczek. Nakładam go sobie trochę i wiecie co? Naprawdę, uwierzcie mi, żaden makijaż nie wyjdzie Wam dobrze na skórze, która jest nieprzygotowana. Nieważne, jakich kosmetyków użyjecie, to nie ma najmniejszego sensu, żeby makijaż dobrze wyglądał, żeby skóra, nawet bez makijażu, nawet jeżeli się nie malujecie, żeby skóra dobrze wyglądała, ona musi być dobrze wypielęgnowana. I znów powtarzam sobie całą czynność z tym, że tutaj już przejeżdżam sobie okolice oczu, szyja i w dłonie. Nic się nie zmarnuje. To nie u mnie. I oczywiście taką pielęgnację musimy zamknąć kremem z filtrem. Ja już sobie go nałożyłam i dokładnie taka sama strategia. Czyli przejeżdżam po całej twarzy i zawsze resztki w dłonie, no bo analogicznie mamy taką samą sytuację. Te dłonie są bardzo narażone na szyję i w dłonie. I czekamy, aż to się super wchłonie. I tak się prezentuje cała ta pielęgnacja. I teraz przechodzimy do makijażu i ja Wam pokażę, dlaczego ta pielęgnacja jest taka ważna. I generalnie to jest taki makijaż, który ja sobie zawsze robię i on jest dosłownie, mówię Wam, to jest minimum. Mi się bardzo podoba moja skóra. Mi się ona podoba, nawet jeżeli ma niedoskonałości, ja tak wyglądam, nie ma co się oszukiwać. Poza tym ja robię to tak, zaraz Wam pokażę, że to, co jest niedoskonałe, wyjdzie ekstra. Naprawdę. Nakładam sobie korektor pod oczy. Zobaczcie, delikatnie. Nawet nałożyłam go takie dosłownie minimum. To mi się już podoba. I to jest właśnie sukces dobrej pielęgnacji, że skóra dobrze wygląda bez niczego. Ja sobie ją tylko delikatnie dopieszczę. Użyłam fluidu rozświetlającego, który jeszcze bardziej to glow pokaże i zaraz Wam zaprezentuję, jak to będzie wyglądało. Dosłownie nałożyłam tego odrobinę. Ja mam z kosmetykami tak, że uważam, że one powinny Wam dodawać, powinny wydobywać z Was jeszcze to Wasze naturalne piękno, a nie Was zakrywać. Teraz sięgnę sobie po mój ostatnio ulubiony bronzer kremowy. Ja lubię kosmetyki, których po prostu nie widać, które robią swoją robotę, ale nie mam takiego poczucia, że jak ktoś ze mną rozmawia, to widzi, co ja na tej twarzy mam. O, i uważam, że to właśnie mi to daje. Jeszcze go też trochę dam na szyję. No i to mi się podoba. Jeżeli chodzi o brwi, powiem Wam, ostatnio mam taki moment, że naprawdę nie lubię w żaden sposób sztucznie ich podkreślać, więc użyję do tego sobie mojej ostatnio ulubionej rzeczy, czyli takiego masełka, które jest i do ust, i do brwi. Ja lubię takie produkty wielofunkcyjne. Ona nie ma żadnego koloru, jest po prostu pielęgnacyjne. Jeżeli chodzi o brwi, to sobie zrobię tak, że najpierw sobie nałożę, a teraz je wyczeszę i one będą się bardzo ładnie błyszczały. O, i to jeżeli chodzi o makijaż brwi i pielęgnację ust, to jest koniec. I teraz, żeby sobie wzmocnić efekt bronzera, który nałożyłam na oko, ja sobie dołożę jeszcze cień, który też jest bronzerem, ale on już jest
udrze. I tutaj się można pobawić, bo krzywdy sobie nie zrobię, nakładam sobie nierównomiernie. O, tak żeby to wyglądało dokładnie tak. Jeżeli chodzi o rzęsy, to ja Wam bardzo polecam, jeżeli macie taki kolor włosów jak ja, używać tuszy brązowych. Zobaczycie, jaki to daje naturalny, fajniejszy efekt. Ja sobie biorę szczoteczkę, przytrzaskuję ją rzęsami i takimi ruchami zygzakowymi przeciągam moje rzęsy. I tą samą czynność powtarzam jeszcze raz, czyli zatrzaskuję i zygzakami do góry. Ładnie, co nie? Mamy to. I teraz przechodzę sobie do ust i delikatnie tylko tutaj u góry sobie te usta nadwuduję. Tutaj. I wszystko sobie po prostu tak byle jak rozetrę. Na to położę sobie błyszczyk nawilżający i to będzie koniec. I teraz zobaczcie. Delikatnie je tym błyszczykiem wypełniam, tak żeby one się po prostu pokazały. I żeby były tak delikatnie pomalowane. Czyli taki totalny make-up, no make-up, ale różnicę widzicie, prawda? Cała pielęgnacja była po to, żeby ta skóra była właśnie taka, żeby było delikatny glow. I to jest koniec, jeżeli chodzi o makijaż, ale my sobie go jeszcze wykończymy najbardziej chyba kultowym produktem tej marki. I jest to produkt, który ja bardzo dobrze znam z pracy. I to trochę na mnie działa prywatnie jak kawa. I to każdy zrozumie, kto ten produkt ma, ponieważ zapach jest naprawdę bardzo orzeźwiający. I możecie sobie tego używać albo jako toniku, albo jako utrwalenie makijażu, albo jako odświeżenie. O Boże, jak ja kocham to uczucie. O, widzicie? Jakie piękne glow. I też mam wrażenie, że ten produkt sprawia, że to wszystko się tak ładnie zmiękcza i pięknie z sobą miesza.